że niestety w 2002 roku tutaj, na tym jasnym terenie, ówczesna Rada Gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, bardzo ogólny, na nędznych warunkach, czyli oto taki, że jest tylko taka droga w krzyż tutaj, która nie dochodzi do granic tych dwóch plan, czyli do drogi na przykład do ulicy Wierzbowej w Topiewcu. I w tej chwili mamy wielkie problemy, ponieważ już tutaj, w tym miejscu, gdzie ta czerwona kropka pod lasem, zaczyna się aktywizować ten teren, czyli budują się bloki, takie w zasadzie szeregowce. W krótkim czasie pewnie ten teren się zabuduje, w ciągu tam najbliższych kilku lat. Tak naprawdę nie ma stamtąd wyjazdu. I to jest problem, z którym ja się mocuję 3 lata i wspólnie z moim zespołem w urzędzie wymyślamy, planujemy, co tu zrobić, żeby zapewnić dojazd, ale taki docelowy dojazd do tych kilku tysięcy, kilkunastu tysięcy, które tu zamieszkają. Tylko w tym obszarze, kilkanaście tysięcy, bo to, chociaż jest duży obszar, docelowo to są tereny, które nie będą się szybko aktywizowały pod względem urbanistycznym. Będzie to, proszę Państwa, zabudowa jednorodzinna głównie tutaj. Więc tu powoli będzie następował rozwój i my nadążymy z infrastrukturą komunikacyjną. Natomiast to jest naprawdę pięta achillesowa, bo tu nie ma dojazdu. Burzą się mieszkańcy Palędzia, którzy nie chcą przez ulicę Malinową tutaj przepuszczać tego transportu samochodów wożących materiały budowlane. Burzą się również mieszkańcy do Pierca, bo taką wąską ulicą kolejową tu wzdłuż torami i tą jesionową wąską jeżdżą te ciężkie samochody. Co miejscowość, to naprawdę inne problemy i proszę uwierzyć, że są to wielkie problemy. W tej chwili planujemy, jak już tutaj Państwu opowiadam o tym terenie, przejmujemy dworce, już przejęliśmy dworzec w Dopiewie i przejmiemy dworzec w Palędziu. A w Dopiewcu chcielibyśmy, ażeby docelowo tutaj przystanek PKP powstał i są duże szanse, że tak się stanie. Oczywiście zacząć trzeba od dokumentacji. Pewnie dalibyśmy radę jako gmina tą dokumentację wykonać, ale prawdopodobnie uda się taki program zintegrowanych inwestycji terytorialnych to zadanie również wprowadzić. Przekroczyliśmy w zeszłym roku 20 tysięcy mieszkańców.